Musiałem dzisiaj pojechać na miasto, żeby kupić sobie rękawice, bo moje tak zaśmierdły, że po prostu się od nich podejść nie da. No ale nie dziwne, korzystam z nich już półtora roku, znaczy korzystałem półtora roku, bo teraz miałem długą przerwę, wiadomo, ale półtora roku w sensie... No, overall, półtora roku z, z nich korzystałem jakoś. Może mniej, no może rok. No nie ważne. No i stwierdziłem, że trzeba pojechać i wymienić na nowe. No i pojechałem sobie tramwajem na miasto. I słuchajcie, kupiłem te rękawicę, jestem myślę, dobra, bo jestem umówiony z Natalią. Miałem ją na chwilę w pracy odwiedzić. Może sobie Bolta wezmę, żeby szybciej pojechać, nie? Rozumiecie, że cena za Bolta. Stwierdziłem, że sobie zamówię Bolta. No ja tam miałem, nie wiem, ile do przejechania. 5 km. Rozumiecie, że 5 km w Bolcie kosztowało 40 zł Aż stwierdziłem, że to. I znowu na tramwaj poszedłem, bo jak można zapłacić 40 zł za przejazd 5 kilometrów? No, kogoś już totalnie po z tymi cenami, naprawdę. Chłopie, co tu to... jest? Teraz tak, że naprawdę zapłaciłeś, podziękowałeś i powiedziałeś do widzenia mojego dnia, ale mówisz w kontekście taksówki? Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie stać mnie na to, żeby zapłacić 40 zł za taksówkę. Oczywiście, że nie stać, ale nie jestem idiotą. W momencie, w którym nie mam. Na gardle nie będę płacił 40 zł za przejazd, bo najzwyczajniej w świecie jest mi szkoda pieniędzy. Ja nie. Ja, jakby to ująć. Ja słyszałem różnych historyk od znajomych, nie? Y historia jednego z kolegów, nieważne kogo, że on sobie był w jednym takim ekskluzywnym sklepie i on wziął dla siebie chyba dwie koszulki i stojąc y przy Kasie, stwierdził, że jeszcze gumkę do włosów weźmie dla dziewczyny. No ale. Patrzy, i nagle się okazuje, że ta gumka do włosów kosztuje, no już nie wiem, zmyślam cenę teraz, ale jakoś absurdalne pieniądze, nie wiem, powiedzmy 700 euro. Wiesz, kawałek gumki do włosów. I on mówi: Ja, mi się głupio zrobiło, nie? Zmyślałem, nie zapłacę przecież za kawałek. 700 euro, ale już wyboru nie miałem, bo już ją wziąłem. Ja mówię, stary, no taki masz problem, jak ci gość policzy, powiedzieć: O kurde, nie wiedziałem, że to jest takie drogie. no Nie wezmę tego, no bo nie wyceniasz tego produktu na taką kwotę. To mówię, że on wziął z bólem serca, bo mu głupio było. Ja nie mam czegoś takiego. Ja uważam, że głupio to mi by było wtedy, kiedy zrobiłbym coś wbrew sobie. Jeżeli uważam, że coś dla mnie nie jest warte, to tego nie wezmę. Jeżeli dla kogoś jest warte, spoko, niech sobie bierze, ale dla mnie nie jest to tyle warte. I dla mnie przejazd za 40 zł jak nie mam na gardle że muszę gdzieś się pojawić a to jest pięć kilometrów to nie zapłacę bo wolę sobie albo przejść z buta albo tramwajem pojechać Wuja nie ma ubera we Wrocławiu od razu widzisz wapce ile kosztuje it pit, często ciągle jakieś promocje Albo ta konkurencja, co się nazywa Freenow. Lepsze imo niż Bolt. We Freenow są. Yy, bardzo mało kierowców jest we free now, A jeżeli chodzi o Ubera, to ja z Ubera nie korzystam, bo jeżeli się nie mylę, kiedyś tam się nie dało gotówką płacić, a ja płacę gotówką, bo nie mam karty, bo kartę zgubiłem. Poza tym w Bolcie też masz napisane, ile jest za przejazd stary. To nie jest tak, że ktoś przyjechał, powiedziałem: Nie, nie zapłacę, no nie jestem. Tylko po prostu zobaczyłem, że na ten moment jest taka cena, bo cena rotuje w zależności od tego, jak duży jest ruch na ulicy. Jeżeli ruch jest duży, taksówkarzy jest niewielu, a chętnych na przejazd jest dużo, to cena jest wysoka. Jeżeli chętnych na przejazd jest niewielu, taksówkarzy jest dużo, to cena jest niska. I cena potrafi się wahać na przykład między 18 a 50 zł, nie? Na 5 kilometrach, więc te roszady są naprawdę olbrzymie. No ale jak masz telefonem płacić? Że zapłacić telefonem, to musisz mieć podpiętą kartę pod telefon. Ja nie mam w ogóle wyrobionej karty w banku, rozumiesz? W ogóle nie mam. Ja płacę. Albo gotówką, albo płacę blikiem. Najczęściej płacę blikiem, albo blikiem wypłacam sobie gotówkę i płacę gotówką. I możecie stwierdzić, że jestem. Ale ja mam wiele powodów, dla których wolę płacić gotówką. Wolę sobie wypłacić blikiem pieniądze w bankomacie i płacić gotówką z wielu powodów. Pierwsza sprawa jest taka, że wolę, żeby ktoś miał gotówkę. Niektórzy, jak dostają gotówkę, wyobraź sobie, że więcej zarabiają z gotówki, więc wolę mieć gotówkę, po pierwsze, bo wolę, żeby gość, któremu zapłacę, potencjalnie miał szansę więcej zarobić. mam co ktoś na ten temat sądzi, ja tak uważam. Yy, druga sprawa jest taka, że zdarzają się rzadko, bo rzadko się zdarzają awarie karty i, i nie masz pewności, czy możesz zapłacić, czy nie. A jak mam pod ręką gotówkę, taka sytuacja nigdy nie wyniknie. Dwa razy w życiu mi się taka sytuacja zdarzyła i, i było niezręcznie, było ciężko, trzeba było kombinować, skąd pieniądze pozyskać. No i kolejna sprawa jest taka, że może nie jestem na tym koncie wyczulony, ale mimo wszystko wolę, żeby każdy nie wiedział gdzie chodzę i pieniądze wydaję, żeby ktoś mógł sobie to sprawdzić od tak, kiedy mu się zachce. Nie chcę, żeby ktoś mi do kieszeni zaglądał i sprawdzał, w jaki sposób żyje, to kogoś interesuje i tyle. Tak szczerze, ja akurat nie jestem ziomkiem, który jakoś jest super zapatrzony w teorie spiskowe absolutnie. Ale jeżeli ktoś twierdzi, że trzeba być foliarzem, żeby stwierdzić, że w momencie, w którym płacisz kartą, jesteś monitorowany i ktoś się w stanie ustalić, co robisz albo mniej więcej jak wygląda twój system życia, to jest naprawdę. I to taka osoba ma wyprany umysł, a nie w drugą stronę. Uważam, że jak ktoś, ogólnie każdy argument próbuje odbić hasłem foliarz, to znaczy, że sam ma strasznie wyprany mózg i nie myśli racjonalnie. Nie myśli samemu, tylko widzi jakiś przekaz, w który ślepo wierzy. I na najlepsze jest to, że... Hmm, jakby to ubrać słowa. Bardzo często było tak, jak sobie nawet przynalezujesz yy, historię, Wyśmiewano pewne teorie, wyśmiewano ludzie ludzi, a potem się okazywało, że media same się przyznawały do tego, że jakieś dokumentacje ymm, pokazywano na światło dzienne. Poza tym spoko, dzisiaj możesz nazywać na przykład mnie foliarzem, jeżeli jesteś zwolennikiem płacenia gotówką, zobaczymy, co będziesz mówił, jak ci gotówkę wycofają i jak nagle się okaże, na przykład, że będzie awaria banku i nie będziesz mógł pieniędzy w ogóle zapłacić, albo nagle się okaże, tak jak mi się ostatnio okazało, że ktoś ci konto bankowe Całym Twoim yy, dobytkiem. To wtedy sobie spojrzysz w niebo i zaczniesz prosić Boga, żeby cię nakarmił. Ale jak skarbówka nie łapie, jak gotówka lepiej wychodzi. Jak, jak możesz mówić o skarbówce, jak powiedziałem, że wypłacam pieniądze blikiem w bankomacie? Wypłacam sobie jedną kwotę większą na bankomacie, bo do 4 tysięcy możesz jednym blikiem wypłacić, do 10 tysięcy w skali doby jesteś w stanie blikiem wypłacić, więc jak możesz używać argumentu skarbówki, chłopie. Też pieniądze się muszą na koncie pojawić, żeby je wypłacić. Blikiem jesteś w stanie wypłacić do 4000 zł, do 800 zł jesteś w stanie wypłacić w Euronetach, a w większości bankomatów, które należą do jakichś banków, na przykład nie wiem, bankomatów, które są e, Millennium, osta, czy tego osta, typu rzeczy do 4000 wypłacasz Siema. jednorazowo. No tak ja takie pytanie goń ja właśnie ktoś komuś zagląda do portfela i pytanie, czy myślę, że Sergiusz ogarnie cztery leasingi jak straci dochód z neta. Po pierwsze, Sergiusz nie stracił dochodu z neta, po, po drugie, jego ciuchy dalej zarabiają i jestem, jestem pewien w stu procentach, że on ze swoich samych ubrań zarabia dużo więcej niż ja w skali miesiąca ze wszystkich rzeczy, które to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że Sergiusz tak bardzo źle sobie finansowo daje radę, że ostatnio kupił sobie nowy motocykl za bodajże 100 tysięcy złotych albo nawet za więcej. A po trzecie, tak szczerze, widzicie, to generalnie rzecz ujmując interesuje jak ktoś żyje. Tak, tak naprawdę ch**icie to interesuje czy ktoś ma pieniądze czy ich nie ma. Bo ja, ja nie kumam skąd się takie pytania Załóżmy hipotetycznie, nie? Hipotetycznie, że Sergiusz jutro zostaje multimilionerem, ale takim naprawdę mega głosem będzie miał, nie wiem, 700 milionów yy, złotych na koncie. Zmieni ci to coś w życiu? Albo w drugą stronę okaże się, że bankrutuje i będzie w kartonie mieszkał i będzie jak karmę dla kota. Z tej samej bitki będą. Zmienić to coś w życiu? To się powiedzmy, że go nie lubisz. To może się będziesz cieszył przez pierwsze 10 sekund, że ha, ale... Się komuś źle poszło w życiu, kogo nie lubiłem, ale czy na dłuższą metę coś ci to zmieni w życiu, przestanie cię, nie wiem, kolano boleć, które na przykład zdarłeś, przestanie cię boleć serce, że zerwałeś dziewczyną czy cokolwiek, nie, nie rozumiem ekscytacji takimi rzeczami kompletnie. Ja w ogóle mam jedną zasadę, bo ja, co by nie mówić, ja mogę ludzi nie lubić, o jak najbardziej. Jest wiele osób, których tak szczerze nie lubię, zwłaszcza w branży internetowej. Jest wiele osób, których naprawdę szczerze nie lubię. Ale jednocześnie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie ma chyba żadnej osoby, której szczerze życzyłbym, na przykład, nie wiem, upadku zawodowego, upadku finansowego. To mam. Nie wiem, nie boli mnie to, że fagata czy inne dziewczyny, które robią dziwne rzeczy, typu pani miodek, zarabiają jakieś pieniądze ze swojej działalności. To mam kompletnie. Może mnie to obrzydzać, w sensie sama działalność może mnie obrzydzać, samo sprzedawanie tych tej... wartości może mnie obrzydzać, ale nie życzę takiej takiego sobie upadku finansowego. Ogólnie nie życzę ludziom źle. Każdy ma jedno życie, w sobie przeżyje, jak chce i tyle. Nie muszę szanować, nie muszę szanować, ale mogę akceptować. No.